I siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery Bordo. Dzisiaj, tak jak obiecałem, zaczynamy ligę. Oczywiście obiecałem na moim Discordzie, na mojej grupie. Tam pojawiła się opcja wyboru i większość wybrała to, że kontynuujemy karierę, że postaramy się w tym sezonie zająć miejsce w górnej części tabeli, czyli w okolicach miejsca 7-10, ewentualnie z walką o pozycję numer 6, co by było naprawdę mega, mega fajne. Zarząd, nasz zarząd oczekuje od nas górna część tabeli, więc i co najmniej 11 runda w pucharze i w przyszłym roku do konferencji. Może w tym sezonie się uda. Zaczniemy od tego, że podsumujmy sobie transfery. Tutaj jeszcze oczywiście nadchodzące transfery Adebayor. Jako takie uzupełnienie z tymi atrybutami, doświadczeniem i tutaj takim mentalem perfekcjonista może pomóc młodym, więc raczej taki jako uzupełnienie składu może się nadać. Besic, ale tutaj widzicie wystawiony za 20 tysięcy, też jako uzupełnienie składu, 20 tysięcy nie chodzi ulicą. Sangali nie przedłużył z nim kontaktu Sociedad, moim zdaniem bardzo ciekawe atrybuty na takiego długodystansowca w opcji jako uzupełnienie składu, spoko. Cifuentes, myślałem nad nim, może go podpiszemy, może nie. Nie wiem, spoko atrybuty, ale jako Mezala wydaje mi się trochę mało driblingu, ale dobre strzały z dystansu, dobra technika. Dobra wytrzymałość, tutaj troszeczkę psychiczne atrybuty słabe, ale zobaczymy. Kabit na lewą stronę, żeby po prostu w razie czego, jakby ktoś tam kontuzję złapał, żeby mógł zagrać. Rafael Alfonso, no tutaj do rezerw. Kuscewicz, czyli reprezentant Chile. Moim zdaniem bardzo dobre atrybuty na takiego obrońcę grającą piłką. Może jako środkowego obrońcę dałby radę u nas w zespole. Więc no, kiedyś Real Madrid. Wypożyczony do Realu Madryt, to jest najśmieszniejsze, ale atrybuty nie najgorsze, może się nadać, więc do nas dołączy. I Francisco Meixado jako trzeci bramkarz, reprezentant U20, wydaje się, że spoko rozgrywający piłkę bramkarz, więc powinien być git. Oczekują z niego 12 tysięcy, więc spoko. Podsumujmy sobie transfery z klubu, odeszli Otavio, odszedł tutaj do Atletico Mineiro, to już wcześniej. Marcelo odszedł za darmo, nie chciał podpisać kontraktu, więc odszedł do Cruz Alus. On odszedł, niepotrzebny nam. Orea odszedł, no jakiś tam potencjał w nim był, ale bez przesady. Więc pozbyliśmy się tutaj zawodników mało potrzebnych. I oczywiście Fran Sergio odszedł. Widziałbym go w składzie, jako tutaj tego defensywnego. Ale postanowiłem, że pojawiła się oferta, 30 lat, chcę odmłodzić trochę skład, jak widzicie, on przyszedł, no i odszedł, więc więc spoko. Gregersen w tamtym sezonie coś tam u nas pograł jako środkowy obrońca, 4 spotkania, spoko atrybuty, ale jednak wolałem postawić na kogoś młodszego. No i Odin, 10 milionów, odszedł do Southampton, chciał odejść, nie będziemy blokować. Więc odszedł, więc tak, Edgar Le za darmo do nas przyszedł, bo skończył mu się najpierw mu się skończył kontrakt, więc za darmo jako środkowy obrońca wydaje się spoko. Gila Wogi za 2 miliony, Achmed Hodzic za tych milionów 4,7, Ellis, no to są z automatu podpisane transfery. Pedro Santos za darmo do nas dołączył, mega mega talent. Więc na pewno się przyda. Liam Thompson to samo z derby, ciekawe atrybuty. Nintendo jako lewy obrońca wydaje mi się, że przyszłościowo może być naprawdę dobry. Rafał Strączek już był podpisany wcześniej, szkoda tylko, że ta kontuzja, no ale to właśnie trzeba to coś łatać. Onguene, legenda w tamtym roku futbolu, że legenda, brałem go do każdej kariery, był takim kozakiem, że szok. Teraz nie podpisało z nim Salzburg, nie podpisał z nowego kontraktu, odszedł, moim zdaniem top transfer. To były darmowe transfery. Teraz Luan z to jest São Paulo, bardzo dobry zawodnik,
bardzo dobre atrybuty, moim zdaniem, za tą cenę, tam 900 tysięcy, bardzo spoko. Guilherme Santos 7 tysięcy, moim zdaniem, jako takie uzupełnienie składu, dobry zawodnik. Patryk Dziczek za 300 tysięcy monet, 300 tysięcy monet, dobra agresja, piłkę umie podać, jako uzupełnienie składu, spoko. Ristić, czyli tutaj podstawowy wcześniej zawodnik Montpellier. Potrzeba było kogoś na lewą stronę, więc przyszedł. Emre Mor, wszyscy go znamy. Kiedyś tutaj wielomilionowe transfery, Borussia, Celta, później wypożyczenia i teraz do nas dołączył. Obunożny, przynajmniej tak się wydawało, ale jest jednak tylko lewonożny. Wydaje się, że jako uzupełnienie składu z tym dribblingiem i z tym przyjęciem piłki, z tym błyskotliwością może się przydać w kilku meczach sezonu, nie mówię, że nie. Oscar, 1,5 miliona, top, polecam do każdej kariery, można go wyciągnąć naprawdę za śmieszne pieniądze ze Slavii Praga, więc polecam tego zawodnika. I Yusuf Demir za 9 milionów z bonusami do 11,5. Kot niesamowity, że udało mi się go wyciągnąć, to jest naprawdę w szoku. Co mogę powiedzieć, no kot, naprawdę kot, jeżeli przez dwa sezony czy utrzyma jakoś tutaj do bardzo dobrą formę, jako fałszywy napastnik, bo tu go widzę, to może być naprawdę, naprawdę mega, mega dobrym wzmocnieniem dla nas. Więc no, to by były transfery. Tutaj w tamtym okienku nie ma, więc tak to widzieliście, no dostaliśmy trochę funduszy, trochę posprzedawaliśmy, trochę się podchodziło. Tak wygląda nasza podstawa na ten moment. Josh Maja raczej jako uzupełnienie składu pozostanie albo odejdzie. Zobaczymy, więc tak wygląda nasz skład. Przejdźmy do pierwszego spotkania z Clermont. Bank Ellis, żeby ich zamienić. Nie. Tak, zagramy Ellis. Może tutaj pozmieniamy. Patryk Dziczek nie może jeszcze. Więc zagramy Pedro Santosem. I przechodzimy do pierwszego spotkania. Numer 74 zawodnikom. Demir. A, to takie numery musimy podpisać, byle jakie. Dobra, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Więc powodzenia, chłopaki. Dokładnie, Kwatynk w mega formie chciał odejść. Podpisaliśmy z nim nowy kontrakt. Więc tak to wygląda. A, sparingów nie podsumowałem, więc sparingi podsumujemy sobie następnym razem. W sensie po tym meczu sobie podsumujemy sparingi. Labiat, brawo, Kostyl też dostał ofertę tam chyba z Premier League, 4 miliony, też był oburzony, że nie pozwalamy mu odejść, ale też szkoda byłoby naprawdę oddawać go. Yusuf Demir, obok. Ale szkoda byłoby oddawać takiego doświadczonego zawodnika, który jest Francuzem i kapitanem, więc szkoda byłoby go oddawać. Brawo Ellis. Gilavogi Demir. Niang, Ellis, Gilavogi, 1-0, pięknie chodzi, pięknie, oczywiście to jest mecz z Clermont, więc tutaj naprawdę nie ma co oczekiwać jakichś cudów, jeżeli chodzi o zespół przeciwnika. Musimy się bardziej skupić właśnie na tym, żeby trochę właśnie mecze wygrywać. Widzimy tutaj, Toulouse wygrała, Patenk, Ellis. Ach, no chodzi. Gilavogi, o niektóre. Niang, Demir i Niang. 2-0. Fajna kombinacja na przedpolu karnym przeciwnika. Dobrze, tu kontra nie poszła, ale ładnie. Niang, Demir i Demir wystawka, więc piękny strzał. Niang, piękna bramka, dobra asysta. Więc widzimy tutaj, Montpellier wygrywa 2-0 z Angers. René 2-1 ze Stade René. Stade Reims, Brest wygrywa 3-0 z Paris FC. Lorient 2-0 z Nantes. I Marsylia 2-0 z Lens. I Toulouse 3-2 wygrywa. Więc my, Yusuf Demir. Ale Ellis, ale będzie spalony prawdopodobnie.
Spalony. Minimalny. Uznany gol. O. Elis 3 do 0, 38 minuta. Yusuf Demir. Trzeba, że nie uderzał, ale tutaj. No, nie no, tu nawet nie było mowy o spalonym, więc. Więc pięknie. 3 do 0. Koniec pierwszej połowy. Na razie bardzo dobry występ naszego zespołu. Nikogo nie zmieniamy. Wychodzimy tak jak wyszliśmy na start. Busquets. Awansujemy na drugą pozycję. Wow. Ibai. Mendy. No, coś tu się dzieje. Labiat, Bajo. Uff, obok bramki. No, widzimy nasza tutaj defensywa szczelna. Rzut wolny. Do piłki podchodzi Yusuf Demir. Ach, piękny strzał. Słupek, ale piękny strzał. Słupek bądź interwencja. Ale piękny, piękny. No, Clement, wiadomo, kandydat do spadku. No dobra. Pół godziny do końca. Czas na pierwsze zmiany. Boisko opuści Hwang. Wejdzie Sekumara. Na pewno. O, boisko opuści Oskar. Wejdzie Luan. No, cofnie tego rozgrywającego tutaj. Na wsparciu. Chociaż nie, chociaż damy tak o i go damy on jako jest tutaj, jako rygiel defensywny albo pomocnik odbierający piłkę. O właśnie, to jest rola dla niego, więc chwila woli tutaj, Elis tutaj. Zaraz tutaj zmienimy coś, znaczy dwie zmiany do środka pola i Mara na napad. Oczywiście Mara, wielki talent, podpisał z nami nowy kontrakt. Dobra, ostatnia zmiana. Wejdzie Emre Mor. Już nie ma zmian. Więc wejdzie Emre Mor. Na skrzydło. Czy Mara. Nic specjalnego. Ostatnie 5 minut to pewnie nic się nie będzie działo. No jednak Labiat, Bajo, masz poprzeczką. Fajne, fajnie byłoby, jakbyśmy utrzymali czyste konto. Aj, za błąd. Brawo, Kostil. On w Guenę. O, długa piłka. Nic z tego nie ma niestety. Labiat. Brawo, aj. No i dobra. Ostatnia akcja prawdopodobnie. Emre, aj. Emre dostał siódemkę na plecy, zobaczymy jak będzie to działało na niego. O, koniec, wygrywamy 3 do 0. Fajnie rozpocząć ligę u siebie, wygrywamy 3 do 0. Druga pozycja w tabeli. Więc tutaj widzimy, że zawodnicy byli na testach. Wypożyczymy kilku. Elis w formie, bardzo dobrze. Konferencja prasowa. Milik w centrum uwagi. Dwie bramy strzelił. Dwa transfery. Wypożyczenie. Idź. Sparingi. Więc tak, zaczęliśmy Xamax. Wygrana 1 do 0. Później taki mały turniej towarzyski. Wygraliśmy z Tun Pokarnych. Później 2 do 0 z Celtą. I to też skład Celty był naprawdę ciekawy. Shandong 2 do 1, wygrana, remis z SH Port i porażka u siebie z Arsenalem 3 do 1, ale to wiadomo, to jest Arsenal, nie wyszli najlepszą możliwą pachą, ja tutaj widzicie, coś tu się starałem, ale jednak nie wyszło, no i teraz 3 do 0 z Clermont, teraz Toulouse, Marsylia, później PSG, PSG zaczyna ligę od remisu z Monaco. I będzie zamykało ligę z Monako, więc tak wygląda to takie małe podsumowanie, więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się.